świadomość tego, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, sprawia, że jeszcze bardziej wierzymy w wyborczy sukces. Dziękujemy wam za przybycie. Drodzy Państwo, drogi Łukaszu, ja sobie pozwolę na odrobinę prywaty i powiem, że jest mi niezmiernie miło zapowiedzieć męża stanu, u którego rozpoczynałam swoją ścieżkę zawodową. Drodzy Państwo, prezydent dwóch kadencji. To on zawiesił polską flagę w Dublinie, flagę, która była symbolem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przecinając wszelkie spekulacje, jest mi niezmiernie miło oświadczyć, że prezydent Aleksander Kwaśniewski jest tutaj dzisiaj z nami. Zapraszamy serdecznie specjalistę od wygrywania. Drodzy Państwo, prezydent Aleksander Kwaśniewski. Drodzy moi, witam wszystkich, witam tu obecnych, tych, którzy mogą nas oglądać. Magdalena powiedziała, że swoją karierę zaczynała u mnie. Jest to ostateczny dowód na to, że zawsze miałem dobrą rękę do kadr. Moi drodzy, chciałem dzisiaj skupić waszą uwagę na wielkich zadaniach, które są przed Polską, przed Sojuszem Lewicy Demokratycznej, które powinny również mocno zabrzmieć w tej dyskusji, która toczy się dzisiaj w trakcie kampanii wyborczej. Zacznę od wątku historycznego. Otóż miałem honor przez 10 lat być prezydentem Rzeczpospolitej. Byłem współtwórcą Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej na początku lat 90. Dla młodszych z was, dla młodszych wyborców to już jest nie historia, a wręcz prehistoria, ale dla nas to są ciągle odczucia niezwykle świeże. Pamiętamy to prawie tak, jakby było wczoraj. Współtworzyliśmy również, tworzyliśmy Sojusz Lewicy Demokratycznej, koalicję wielu podmiotów politycznych, która wystartowała po raz pierwszy w roku 91 w wyborach po tym, żeby odnosić zwycięstwa w latach 93-97, bardzo poprawiła swój wynik wyborczy i odnosząc największe, bezprecedensowe w historii polskiej współczesnej demokratycznej lewicy zwycięstwo w wyborach 2001 roku. Tworzyliśmy to z ludźmi, których oddanie, których energia, których wiedza i których talent jest dla mnie ciągle jak najbardziej żywym wspomnieniem i cieszę się, że są dzisiaj wśród nas i że mogę powitać i mogę również powiedzieć, jak wiele i polska lewica, ale przede wszystkim państwo polskie, polskie społeczeństwo zawdzięczają tym, z którymi miałem honor współpracować, a którzy kierowali polskimi rządami w okresie ostatnich 20 lat. Jest z nami Leszek Miller, premier rządu lewicowego, który negocjował ostateczne warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej i który wprowadził nas do Unii Europejskiej, z czego możemy zbierać owoce i cieszyć się do dzisiaj. Leszku, witam cię i pozdrawiam. Chcę powiedzieć, że w najlepszej pamięci zachowuję premierów rządów lewicowych Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Belkę. Wszyscy oni włożyli swój niebagatelny i zapisany już w historii wkład w to, z czego możemy być dziś dumni i co stanowi o sile naszego narodu i państwa. A sprawy były zupełnie zasadnicze, bowiem kiedy wchodziliśmy na drogę w roku 90-91, było bardzo wiele nieznanego, było ogromnie dużo niewiadomych i była konieczna wola polityczna, aby stawiać sobie ogromne cele i żeby te cele osiągać. I polska lewica potrafiła cele formułować właściwie i potrafiła wykazywać się determinacją, żeby je osiągać. Przypomnę, bo nie jest to moment na długą historyczną lekcję, ale warto wspomnieć o tym, co czyniła polska lewica w przełomie 89-90 na polskiej drodze do demokracji, do wolności, do zmiany systemu ekonomicznego. To przecież pokojowa transformacja, która była tak widoczna przy okrągłym stole, a która stała się później inspiracją, zachętą dla wielu innych narodów. Pamiętajmy, że z doświadczeń polskiego okrągłego stołu korzystali i wschodni Niemcy, korzystali i Węgrzy, i Czechosłowacy w ówczesnej Czechosłowacji, a także daleko za granicą południowa Afryka
czy inne kraje, które chciały drogą transformacyjną, ewolucyjną, nie raniąc ludzi, nie niszcząc dorobku, nie zwiększając liczby ofiar i nie roniąc ani jednej kropli krwi, osiągać swoje cele, dokonywać przemian. Polska lewica dobrze przysłużyła się tej pokojowej transformacji lat 90. i warto o tym i trzeba o tym pamiętać, szczególnie w środowisku współczesnej polskiej socjaldemokracji. Polska lewica wzięła sobie również na swoje barki ważny obowiązek tworzenia podstaw państwa prawa. To myśmy w 93 roku zaproponowali stworzenie Komisji Konstytucyjnej i pamiętam, jak dzisiaj, ilu było sceptyków, którzy choćby kierowali poprzednimi komisjami konstytucyjnymi w okresie 90-93, którzy mówili, nie, to się nie może udać. Proszę Państwa, to się udało. Miałem wielki zaszczyt kierować pracami Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 93-95. Zastąpił mnie Włodzimierz Cimoszewicz. Później kończył pracę Komisji Konstytucyjnej Marek Mazurkiewicz. Wszystko wspaniałe, wielkie postaci polskiej lewicy. Konstytucję w referendum ogólnonarodowym przyjęliśmy w roku 97. Pamiętamy, jaka batalia poprzedzała przyjęcie tej konstytucji. Pamiętamy oskarżenia o targowice, pamiętamy oskarżenia o wyprzedawanie polskich interesów narodowych. Pamiętamy najbardziej buńczuczne oskarżenia i bzdury, które były wypowiadane z potężnych ust naszych ówczesnych politycznych oponentów. Dzisiaj po 14 latach możemy powiedzieć, tak, polska konstytucja jest, jest to konstytucja dobra, jest to konstytucja, która sprawdziła się nawet w tak dramatycznych momentach, jak choćby po smoleńskiej katastrofie. Proszę Państwa, dla uczciwej historii trzeba przypomnieć, to również polskiej lewicy zawdzięczamy, że możemy korzystać z polskiej konstytucji, filaru, fundamentu państwa prawa i polskiej demokracji. Nie jest to dzieło idealne, bo człowiek rzadko potrafi tworzyć dzieła idealne, jeżeli w ogóle potrafi tworzyć. Ale jest to na pewno dokument, jest to ustawa zasadnicza, która niezwykle ustabilizowała nasze życie polityczne, która wzmocniła polską demokrację, z której korzystamy i korzystają wszyscy, co jest największą moją radością, niezależnie od tego, czy rządzi lewica, czy prawica do dzisiaj. Za to również tym, którzy wtedy nad konstytucją pracowali, tym, którzy później poprzez kolejne akty ustawowe, poprzez codzienną pracę w różnych miejscach wzmacniali polskie państwo prawa, polską kulturę prawną, wyrażam podziękowanie i myślę, że wasze oklaski będą dla nich satysfakcją. I kolejny wielki projekt, który polska lewica współtworzyła i który doprowadziła do szczęśliwego finału, to zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Myśmy kończyli negocjacje z Paktem Północnoatlantyckim i stało się to w roku 99, a rzecz nie była oczywista. Pamiętam dyskusje, które toczyliśmy również w gronie lewicy. Co dla Polski byłoby lepsze? Czy pozostawianie w jakiejś strefie neutralności, czy zdecydowanie się na udział w największym polityczno-militarnym sojuszu współczesnego świata. I wiem, że było wtedy wśród nas bardzo wielu wątpiących, nieprzekonanych, a wręcz przeciwnych. I dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, tak, tamta decyzja lewicy, poprzedzona głęboką, trudną, czasami bardzo dramatyczną dyskusją, miała wielki sens. Polska dzisiaj jest bezpieczna. Polska dzisiaj jest bezpieczna, bowiem jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest bezpieczna, bo dysponuje wszystkimi gwarancjami, które wynikają z obecności w tym sojuszu. Polska jest bezpieczna także dzięki temu, że potrafiła budować wtedy i powinna budować dalej jak najlepsze relacje ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Jestem absolutnie przekonany, że gdybyśmy wtedy decydowali się pozostać w sferze neutralności, to ta neutralność bardzo szybko przeistoczyłaby się w rodzaj nowej strefy buforowej, w której nie moglibyśmy być pewni swojej przyszłości. Tamta decyzja, choć oczywiście wymagająca wysiłku, wymagająca nakładów i także wymagająca ofiar, ona była jedną z najważniejszych i wartych podkreślenia i wartych szacunku decyzji polskiej lewicy tamtego okresu.
Wiem, drodzy Państwo, że także wśród naszych wyborców i wśród nas samych są ci, którzy do dzisiaj zastanawiają się, czy cena, którą płacimy za bezpieczeństwo, obecność Polski w różnego rodzaju działaniach militarnych, służących czy to walce z terroryzmem, czy umacnianiu pokoju w różnych miejscach na świecie, czasami bardzo odległych, ma sens. Czy warta jest tej ceny, którą płacimy? Moja odpowiedź jako doświadczonego polityka, jako człowieka, który wypełniał przez dwie kadencje, teraz nieskromnie powiem, ciągle jako jedyny na tym stanowisku w Polsce. Ale także polityka, który jeździ po świecie, który widzi to, co dzieje się w różnych regionach, jest przekonanie, tak, tą cenę trzeba płacić, jeżeli my chcemy tu być bezpieczni. Jeżeli chcemy zapewnić również pokój w innych miejscach na świecie. Nie ma polityka, nasza chata z kraju jest polityką szkodliwą. Jest polityką, która prowadzi właśnie do tego, czego się boimy najbardziej, egoizmów narodowych i prowadzi do tego, że staramy się nie widzieć tego, co wcześniej czy później i tak do nas przyjdzie. Dlatego uważam, że te decyzje, które podjęły rządy lewicowe, udziału w misjach wojskowych, czy to w Iraku, czy w Afganistanie, czy w misjach ONZ-owskich w różnych innych miejscach świata, co ma swoją już długą tradycję, miało sens i korzystam z tej okazji, aby tym wszystkim, którzy w tych misjach uczestniczyli, ich rodzinom, a szczególnie tym bliskim i najbliższym poległych w misjach, które mają tą swoją tragiczną również twarz, tragiczny wymiar ofiar, które ponosimy, złożyć mój hołd, złożyć mój szacunek i zapowiedzieć w imieniu tych, którzy dzisiaj polską lewicą kierują, o was, o polskich weteranach współczesnej walki o pokój, współczesnej walki z terroryzmem, nie zapomnimy. Jesteście dla nas nie tylko pamięcią, jesteście dla nas również zobowiązaniem. Zobowiązaniem dla nas jako ludzi lewicy i dla każdego rządu, niezależnie od barwy, jaki będzie w Polsce przy władzy. I kolejne wielkie wyzwanie, przed którym stanęła lewica, to ogromny projekt cywilizacyjny, jakim było wejście Polski do Unii Europejskiej. Powrót Polski do rodziny krajów Europy, tych, które cieszyły się bezpieczeństwem, zasobnością, otwartymi granicami, wymianą ludzi, wymianą myśli, które nie dręczyły obciążenia znane wszystkim krajom, wszystkim społeczeństwom Europy Wschodniej. Proszę Państwa, w roku 91 rozpoczęliśmy naszą batalię o wejście do Unii Europejskiej. Od roku 91 do wejścia Polski w roku 2004 przypada okres działalności wielu rządów lewicowych, 10 lat blisko mojej prezydentury. Zakończyliśmy ten proces niezwykle udanymi, twardymi, bardzo trudnymi negocjacjami, które prowadził rząd Rzeczpospolitej pod kierunkiem Leszka Millera. Nie czas dzisiaj wspominać te godziny, dni i tygodnie, kiedy batalia toczyła się na różnych płaszczyznach, kiedy mogłem z panem premierem Millerem w różnych sytuacjach wzajemnie się wspomagać i nieprawdą jest, co mówią nam złośliwi, że to dziwne, że dwóch nas wystąpiło na uroczystościach przystąpienia Polski do Unii w Dublinie, gdzie wręczano nam flagę. My otrzymując tą flagę i przyjmując ją wtedy też wzajemnie wspomagaliśmy się. We dwóch nam było raźniej po prostu. Ale temu rządowi należy się historyczna pamięć, należy się nasz dzisiejszy szacunek i należy się przypominanie również w waszych dokumentach, dokumentach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak bardzo było to ważne. Dlatego, że nie tylko zakończyliśmy te techniczne, polityczne negocjacje z sukcesem, ale dlatego, że udało nam się w referendum europejskim przekonać blisko 80% Polaków, że to ma sens. Że to jest droga we właściwym kierunku, że to jest wielka szansa, że to jest ta właśnie perspektywa jutra, o którą nam chodzi. I nie ma dzisiaj już wielu oponentów na szczęście. I te głosy bardzo krytyczne i bardzo nieprawdziwe, jakie były wypowiadane wobec nas, nie mają znaczenia. Natomiast my mamy prawo do satysfakcji jako ci, którzy zapewnili Polsce obecność w Unii, a więc w miejscu, które dzisiaj z punktu widzenia przyszłości świata jest jednym z najważniejszych. I to zapewnili to miejsce w Unii Europejskiej na korzystnych warunkach, nie jako klienta, nie jako oczekującego pomocy, ale jako istotnego partnera wszystkich procesów, które wewnątrz Unii Europejskiej mają miejsce.
Jeżeli dzisiaj więc wyborcy niezdecydowani, jeżeli młodzi wyborcy pytają, jaki moralny tytuł ma lewica, aby ubiegać się o głos, jaki ma tytuł, aby myśleć o współrządzeniu, jaki ma tytuł, aby mówić wam o przyszłości, o czym za chwilę też swoje powiem, to on właśnie wynika z tego naszego wkładu, z tej lewicowej determinacji, aby Polska była demokratyczna i wolna, aby Polska była państwem prawa i dysponowała dobrą konstytucją, aby Polska była bezpieczna i mogła cieszyć się gwarancjami najpotężniejszych sojuszników, jacy dzisiaj w świecie istnieją, i aby Polska mogła rozwijać się i cieszyć się z tych wszystkich osiągnięć współczesnej, nowoczesnej Europy, z których przez lata całe cieszyły się zachodnie kraje naszego kontynentu. To jest nasz dorobek, to jest nasz dowód i to jest nasz argument, że warto na lewicę głosować, że warto jej zaufać. Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi w swoim haśle jutro bez obaw. To bardzo ważne nie tylko przesłanie kampanii, nie tylko zastrzyk optymizmu, nie tylko obietnica wobec wyborców, że będziemy takie jutro tworzyć, ale to również bardzo konkretne wskazanie, jaką politykę Sojusz Lewicy Demokratycznej chce i będzie prowadził. Jakie są nasze zadania, aby rzeczywiście to jutro było dobre, żeby ono było bez obaw. Gdy mówiłem o bezpieczeństwie, to trzeba to bezpieczeństwo i polską obecność w strukturach północnoatlantyckich wzmacniać. Nie można uchylać się od obowiązków, które płyną z międzynarodowej solidarności i które mają służyć wzmacnianiu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Oczywiście na rozsądnych warunkach, oczywiście na miarę naszych możliwości, ale przestrzegam przed polityką owej chaty z kraja. Przestrzegam przed zaniechaniem czy odrzuceniem zasady międzynarodowej solidarności wtedy, gdy chodzi o nasze bezpieczeństwo, o walkę z zagrożeniami, o walkę z terroryzmem, o z tym wszystkim, z czym się przecież stykaliśmy niedawno i stykamy się cały czas. Mówimy dzisiaj w przeddzień 10. rocznicy ataków terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton. To był szok, to był wstrząs, tego nikt się nie spodziewał. Najpotężniejszy kraj świata został zaatakowany w sposób jakże perfidny, jakże wyrafinowany, jakże technicznie doskonały. Czy jesteśmy pewni, że nic takiego już się nigdy nie przydarzy? Czy jesteśmy pewni, że to już jest koniec tej historii? Nie, proszę państwa. To może się zdarzyć i polska odpowiedzialność, i nasza odpowiedzialność jest tutaj ogromna. I jestem przekonany, że to nasze lewicowe myślenie będzie właśnie tak rozumiało kwestię niepodzielnego w świecie dzisiaj bezpieczeństwa i naszej współodpowiedzialności za sprawy, które dotyczą tej właśnie sfery. Żeby być bezpiecznym, trzeba budować jak najlepsze kontakty z sąsiadami. Czyńmy więc wszystko, abyśmy mieli przyjaciół blisko, a wrogów daleko. Czyńmy wszystko, aby nasze relacje z Niemcami, z Ukrainą, z Litwą, z Rosją, z krajami, z Republiką Czeską i Słowacką, z Białorusią, były jak najlepsze. I musi to działać zarówno na szczytach władzy, ale także w tych kontaktach codziennych, przygranicznych, kontaktach społecznych, szkół, uczelni, miast, organizacji pozarządowych. To jest również nasze lewicowe myślenie o tej przyszłości, o tym jutrze bez obaw. To jutro bez obaw oznacza również niezwykle znaczenie dla polityki europejskiej i dla naszego sposobu myślenia o Europie. W Europie dzisiaj słowem, które słyszymy najczęściej, jest kryzys. Ten kryzys jest, ten kryzys musimy pokonać i jest prawdziwym, niewydumanym zagrożeniem. Ale pamiętajmy, że Unia Europejska to jest twór, który przeżył już nie jeden kryzys i którego atuty są moim zdaniem ciągle wystarczająco silne, aby pokonać wszystko to, co dzisiaj się dzieje. Ale kiedy mówimy o różnych kryzysach wewnątrz Unii, czy to finansowym, czy związanym z konkurencyjnością Europy, czy związanym z brakiem różnych polityk wewnętrznych, to tego kryzysu, którego obawiam się najbardziej, i ten kryzys, przed którym państwa przestrzegam i apeluję do naszych wyborców, aby również dołączyli do nas, głosowali do nas, bo jesteśmy tą formacją, która przede wszystkim chce walczyć z kryzysem zaufania wobec Unii Europejskiej, z kryzysem zaufania wobec polityki europejskiej. Z brakiem zaufania do Europy. Europa ma szansę. Europa ma szansę wtedy, kiedy będzie jej więcej, a nie mniej, kiedy będzie bardziej zintegrowana. Drodzy państwo, XXI wiek to zmiana architektury światowej. XXI wiek to koniec świata, gdzie mamy przywództwo jednego kraju, Stanów Zjednoczonych.
Mamy nowe centra cywilizacyjne. Mamy miejsca, gdzie podejmowane będą już dziś i za chwilę najważniejsze decyzje polityczne. To Stany Zjednoczone oczywiście, ale to Chiny, to Indie. W Ameryce Południowej to Brazylia. To jest rosnąca rola Afryki jako kontynentu i tego wszystkiego, co obserwujemy chociażby na północy Afryki. W tym nowym świecie Europa, jeżeli chce się liczyć, musi być wspólna, musi być zintegrowana. Europa ma szansę być graczem w wielkiej globalnej polityce XXI wieku wyłącznie wtedy, jeżeli będzie właśnie wzmacniała Unię Europejską, jeżeli będzie występowała razem. Żaden kraj europejski, nawet najsilniejszy, nie ma szansy odegrać dzisiaj roli pojedynczej. My wszyscy musimy to rozumieć i polska lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej, tak właśnie, i to jest w programie SLD zapisane, formułuje swoje myślenie o przyszłości Europy. Więcej Europy, więcej integracji europejskiej, mocniejsze instytucje Unii Europejskiej, więcej wspólnych polityk europejskich, nie tylko finansowa, nie tylko energetyczna, ale także wspólna polityka Unii Europejskiej wobec naszych największych partnerów, wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Chin, wobec Federacji Rosyjskiej. Tak jest, powtarzam to z całą mocą. Walczmy z brakiem zaufania, z kryzysem zaufania do Europy, bo ta Europa to, kto wie czy nie, najgenialniejszy po Stanach Zjednoczonych, co było stworzone przez ponad 200 laty, projekt polityczny, jaki się udał, jaki się powiódł, jaki ochronił nas przed wojnami, jaki pozwolił nam pokonać te tragiczne skutki dwóch wielkich wojen światowych, miliony ofiar i prawdziwą nienawiść, jaka dzieliła ówczesne narody europejskie. Europa to nie tylko otwarte granice. Europa to nie tylko wspólny rynek, to nie tylko wspólny handel, to nie tylko rynek pracy. Europa to nie tylko różne wspólne polityki. Europa to jest także wielki projekt pojednania, wielki projekt porozumienia, wielki projekt wzajemnej tolerancji. Wielki projekt, w którym fundamentem, zasadniczą częścią jest szacunek dla jednostki ludzkiej, dla człowieka, szacunek dla praw kobiet, szacunek dla mniejszości narodowych, szacunek dla każdej innej i niedyskryminacyjny stosunek do każdej innej mniejszości czy każdej innej postawy. Europa to wielki cywilizacyjny sukces, który ma dzisiaj kłopot, który przeżywa dzisiaj trudne dni. Sojusz Lewicy Demokratycznej jasno powinien powiedzieć, i to jest przesłanie do wyborców, na nas możecie liczyć właśnie w tej batalii o dobrą przyszłość Europy. Jutro bez obaw to jutro z silną Unią Europejską, silniejszą niż dzisiaj, z bardziej zintegrowaną. Sojusz Lewicy Demokratycznej musi również i odpowiada na to w swoim programie i mówię do naszych wyborców, tych, którzy już wiedzą, że będą głosować na SLD i tych, którzy się wahają. Posłuchajcie. Posłuchajcie tego, co proponuje Sojusz w sprawie wielokulturowości Europy. To, co stanie się faktem naszego życia, także tu w Polsce. Europa musi się otwierać, ponieważ wszystko to, co obserwujemy w demografii, w zmianach społecznych, w zmianie struktury poszczególnych społeczeństw, oznacza, że szansą Europy jest otwartość. Jest otwartość wobec migracji, otwartość wobec przyjezdnych, otwartość wobec różnych kultur, religii. A więc to wszystko, co było dorobkiem Europy przez ostatnich 60 lat i co dzisiaj jest przez wiele środowisk politycznych kwestionowane, szczególnie tych prawicowych i skrajnie prawicowych. Proszę Państwa, wielokulturowość jest szansą. Różnorodność może być bogactwem, a nie słabością. Różnorodność jest tym, co powinno być współczesnym, XXI-wiecznym fundamentem Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Cieszę się, że w dokumentach Sojuszu Lewicy Demokratycznej te sprawy są postawione jasno, że są tam bardzo odważne, ale moim zdaniem potrzebne zapisy mówiące o potrzebie otwarcia Polski, naszego rynku pracy na migrację z krajów Partnerstwa Wschodniego, a więc z krajów Europy Wschodniej. Otwartość na specjalistów, na profesjonalistów, którzy mogą przybywać z całego świata, aby pomóc w budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie obawiajmy się wielokulturowości. Polska była taką społecznością przed II wojną światową. Polska w wyniku dramatów II wojny jest dzisiaj bardzo homogenicznym społeczeństwem. Ale otwartość wobec przybyszów, otwartość wobec tych fal migracyjnych, które będą faktem współczesnej Europy, jest bardzo ważna. Lewica dzisiaj taką otwartość gwarantuje. Lewica dzisiaj mówi, chcemy korzystać z różnorodności. Chcemy korzystać z różnych punktów widzenia, z różnych kultur, z ludzi, którzy przybędą z różnych stron, ale będą wobec siebie tolerancyjni, otwarci i wobec ich wiedzy, ich doświadczeń, ich
wartości, które przynoszą, będziemy mogli budować coś jeszcze silniejszego, jeszcze coś piękniejszego. Polska tradycja, polski dorobek, nasze dziedzictwo jest silne. I ci, którzy otwierają się na innych, dowodzą, jak bardzo są przekonani o własnej sile. Otwartość i tolerancja to domena silnych, a nie słabych. Otwartość i tolerancja to domena mądrych, a nie zaściankowych i nierozsądnych, żeby nie nazwać tego mocnych. Sojusz Lewicy Demokratycznej w innej części programu mówi także jasno. Tak jest, jesteśmy za tym, aby nasz kraj znalazł się w strefie euro. Zdając sobie sprawę ze wszystkich dzisiaj dyskusji czy kłopotów, które są wewnątrz tej strefy. Mieliśmy trochę szczęścia, bo gdyby polska polityka była bardziej konsekwentna, bylibyśmy zapewne już dzisiaj częścią strefy euro. Ale jeżeli chcemy budować wspólną, silną Europę, to nasza odpowiedź, lewicowa odpowiedź powinna brzmieć tak. Tak, widzimy Polskę w strefie euro. Oczywiście to wejście musi mieć charakter rozsądny, musi być przygotowane, musi przynieść odpowiednie korzyści obu stronom, a więc i Polsce, i strefie euro, ale to jest ta kolejna kotwica, która powinna doprowadzić do tego, że jesteśmy na trwale obecni w strukturach Unii Europejskiej, że możemy mówić jeszcze silniejszym głosem i nie będziemy stali w poczekalni, jak to ma miejsce dzisiaj, gdy wielcy Europy rozmawiają o przyszłości naszego kontynentu. I strefa euro ma wszelkie szanse przynieść również nam, Polakom i polskiej gospodarce odpowiednie korzyści. Drodzy moi, więcej Europy, a nie mniej. Głęboka, mądra polityka europejska. Przekonanie, że z tej szansy, która była tworzona przez rządy lewicowe, można skorzystać również w przyszłości. To jest przesłanie, które chciałem wam przekazać, bo w moim przekonaniu to jest jedna z najważniejszych części owego jutra bez obaw, które jest dzisiaj hasłem wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I teraz już... I teraz już zupełnie na koniec. Ja przestrzegałem organizatorów, że zapraszanie prezydentów do zabierania głosu jest zawsze ryzykowne, bo prezydenci mówią zazwyczaj długo, ale przestrzegam jeszcze bardziej, byli prezydenci mówią jeszcze dłużej, dlatego że... Powiem wam dlaczego. Dlatego, że byli prezydenci chcą powiedzieć wszystko to, czego nie zdążyli powiedzieć, jak byli prezydentami. Więc powiem wam jeszcze to, o czym mówiłem jako prezydent, ale powiem bardzo a propos tego wszystkiego, co można czytać i co dzieje się w tej kampanii. Otóż, proszę państwa, jeżeli powiedziałem, że słowo kryzys jest dzisiaj tak popularne w Europie, choć nie oznacza nic miłego, to drugim używanym słowem, jakby zaklęciem, jest słowo przywództwo. Tak, potrzebne jest przywództwo. I dzisiaj Unia Europejska potrzebuje tego silniejszego przywództwa i rozglądamy się, gdzie ono może być. Bowiem są momenty, w których trzeba podejmować decyzje szybko, sprawnie, z poszanowaniem różnych racji, no ale jednak przyjmując na siebie duże ryzyko. Wierzę, że to przywództwo w Europie będzie wzmacniało się, że my je wkrótce odnajdziemy, że odnajdziemy je również w rodzinie partii socjalistycznych, partii socjaldemokratycznych, że ten głos liderów, poważnych liderów będzie coraz bardziej słyszalny. Możemy być, proszę państwa, szczęśliwi, że te lata, kiedy lewica w Polsce rządziła, było silne przywództwo i nie będę ponownie wymieniał nazwisk, które już wymieniałem, ale to była to tamtego czasu. Jestem przekonany, że dzisiaj ta konwencja jest również takim momentem, kiedy chcemy powiedzieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej buduje swoje silne przywództwo, że właśnie to przywództwo oparte zarówno lidera, o przewodniczącego partii Grzegorza Napieralskiego, ale także o drużynę, która stoi za nim, to jest to, co jest gwarancją, że program będzie wypełniony, że partia będzie i to środowisko będzie gotowe otwierać się na innych, że będziemy z każdym rokiem silniejsi. Nasza obecność tutaj, moja, Leszka Millera, ma być wsparciem dla tego właśnie budującego się przywództwa młodych ludzi, ale już doświadczonych. Ludzi z wyobraźnią i wizją. Ludzi, którzy mówiąc o jutrze, mówią o swojej przyszłości. Mówią o tym, co chcą budować dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich dzieci.
I to też nie przypadek, że obok Leszka, obok Oli Millerowej siedzą córki Grzesia Napieralskiego, bo to jest właśnie ta drużyna, to jest właśnie te wiele pokoleń. To jest właśnie te wiele pokoleń, które ma tworzyć fantastyczną drużynę Lewicy, która już będzie widoczna w wyborach 2011 roku i która będzie budowała kolejne sukcesy polskiej lewicy w przyszłości. Apeluję więc do wyborców, bo wiem, że taka dyskusja się toczy, bo wiem, że różnego rodzaju są uwagi, czytacie przecież te same teksty, które ja czytam i chcę powiedzieć, siłą dzisiaj Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest drużyna, która jest wystawiona do boju w tych wyborach. Siłą Sojuszu Lewicy Demokratycznej są liderzy tej formacji. Wspomniałem Grzegorza Napieralskiego, ale pozwólcie, że wspomnę tu obecnych Kasię Piekarską, Ryszarda Kalisza, Wojciecha Olejniczaka. Nie wymieniam funkcji, bo pewno w tej chwili popełniłem wiele gaf protokolarnych, bo pełnią różne funkcje, ale przecież to jest właśnie ten zespół ludzi, na których można liczyć: Jurek Wenderlich, Boguś Liberacki, profesor Jasia Senyszyn, Danusia Waniek, która kandyduje do Senatu w Warszawie i którą z całego serca popieram w tych wyborach. Powiem wam o osobie, która jest najwybitniejszym znawcą problematyki bezpieczeństwa oraz spraw wojskowości w Rzeczpospolitej Polskiej. Janusz Zemke. Proszę państwa. Nie jesteśmy grupą ani wyłącznie weteranów, ani wyłącznie niedoświadczonej młodzieży. Jesteśmy grupą bardzo dobrze wymieszanych talentów, doświadczeń, wiedzy, energii, temperamentów. Warto więc na Sojusz Lewicy Demokratycznej stawiać. Warto stawiać na tę partię również dlatego, że polska demokracja nie powinna zmierzać do wyjałowienia, do dwupartyjnego systemu, który by nie odwzorowywał prawdziwych postaw, prawdziwych oczekiwań społecznych. To nieprawda, że Polska jest tak prawicowa, że prawo bytu i prawo rządzenia mają tylko dwie partie, jedna bardziej prawicowa, druga mniej prawicowa. Lewica miała swoje miejsce, lewica ma swoje miejsce i wierzę, że te wybory udowodnią, że ma również miejsce w przyszłości. Drodzy wyborcy, a więc Sojusz Lewicy Demokratycznej to jutro bez obaw, to poważna oferta programowa, to doświadczenia, które warto docenić i nowe otwarcia, nowe wizje, które warto przedyskutować, przemyśleć i zagłosować. Apeluję, głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wielkie brawa, Aleksander Kwaśniewski. Słuchajcie, mówiłem. Drodzy moi, jeszcze tylko jedna uwaga do wyborców. Otóż ta partia jest również autentyczna, bo na innych konwencjach w takiej sytuacji wychodzi człowiek z napisem a teraz oklaski. A tutaj sam się musiałem domagać tych oklasków. Głowy do góry, program w rękę i do wyborców. Szanowni Państwo, skoro były prezydent mówił, że tak długo właśnie mówią byli prezydenci, to ja się boję zapowiadać kolejną osobę, która dzisiaj przy nam tutaj będzie się wypowiadać. Ale z wielką przyjemnością zapowiem osobę, której podpis widnieje pod traktatem akcesyjnym. Z wielką przyjemnością zapowiem osobę, która nie tylko wie, jak zacząć, ale także jak skończyć. Szanowni Państwo, przed Państwem niesamowity polityk. Nasz były lider, ale jednocześnie wsparcie dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Leszek Miller, zapraszamy, wielkie brawa!
Łukasz, chcę ci poinformować, że jeszcze nie skończyłem. Drogi Olku, lata lecą. Jestem bardzo rad, że z szorstkiej przyjaźni została tylko przyjaźń. Byłeś wielkim prezydentem wielkiego kraju i tego ci już nikt nie odbierze. Tak jak i mnie, wzruszającego momentu, kiedy w Atenach pod Akropolem podpisywałem traktat akcesyjny. Zresztą historia wchodzenia Polski do Unii Europejskiej i potem walki o właściwe miejsce ma wiele pięknych symboli. Jest symbol, kiedy dwóch ludzi lewicy, Włodzimierz Cimoszewicz i ja, podpisujemy traktat akcesyjny, ale to jest symbol, kiedy później dwóch ludzi prawicy podpisuje traktat reformujący Unię Europejską. Różnica między prawicą i lewicą polega tylko na tym, że my mówimy o dokonaniach naszych partnerów z innych opcji politycznych, a oni o tym nie mówią. Kolego przewodniczący, koleżanki i koledzy. Pozwoliłem sobie na odrobinę sentymentalizmu, ale rzecz jasna, nie jesteśmy tu po to, żeby poddawać się sentymentom. Jesteśmy, żeby pomówić o roli Polski w Europie i o tym, żeby było więcej Europy w Polsce. Ale jeśli już o tym mówimy, to też warto przypomnieć sobie, jak przez te lata, o których mówił prezydent Kwaśniewski, staraliśmy się Polskę twórczo i sukcesem przeobrazić. Dwa razy lewica wyprowadzała kraj z kryzysu po szaleństwach prawicowych rządów. Zawsze, kiedy rządziliśmy, zostawialiśmy państwo polskie w lepszym stanie, niż je zastawaliśmy. Zawsze, kiedy rządziliśmy, to, co miało rosnąć, rosło, a to, co miało spadać, malało. Rósł dochód narodowy i spadało bezrobocie. Przybywało nowych miejsc pracy i malały dysproporcje w położeniu obywateli. Malały podatki i rosły dochody budżetowe. Biorąc pod uwagę rezultaty rządów prawicy, płynie stąd oczywisty wniosek. Prawica może w Polsce rządzić, ale lewica wcześniej musi na to zarobić. Także i droga do sukcesu wyborczego udała się w pełni dzięki naszym rządom. Ta droga wiodła przez wybory, które Polacy dokonali 10 lat temu. W tamtym wyborze obecne było przekonanie, że lewica lepiej od innych sprosta temu wielkiemu wyzwaniu. I tak też się stało. Europa powiedziała nam tak, a my powiedzieliśmy tak
Europie. Nasz kontynent połączył wreszcie własną historię z własną geografią. Pozwolisz, Olku, że przy tej okazji, ponieważ nie wymieniłeś tego nazwiska, wymienię jeszcze jedno nazwisko kolegi, z którym blisko w tych sprawach pracowałem. Oto wszędobylski Tadeusz Iwiński. To prawda, że o wspólnej polityce marzyło wiele pokoleń Polaków. I to prawda, że mój rząd był ostatnią zmianą w sztafecie europejskich marzeń i aspiracji naszych rodaków. Wszyscy jednak wiedzą, że w sztafecie najlepszych zawodników wystawia się na ostatnią zmianę. Polska nie przystąpiła do Unii dla chwilowego interesu. To tak jak mówił Aleksander, to jest wybór historyczny i strategiczny. Przystąpiliśmy do Unii, która ma być nie tylko silna, ale i wspólna. Dziś Europa zmaga się z szeregiem problemów politycznych i gospodarczych. Ich źródła tkwią w niepełnej i niedokończonej integracji. Unia Europejska jest wspólnotą gospodarczą, ale nie wspólną gospodarką. Prowadzi współpracę socjalną, ale nie wspólną politykę socjalną. Sprzyja kooperacji wielu instytucji, ale nie buduje wystarczająco wspólnych instytucji. Dziś Europa wydaje się uśpiona. Europejskie marzenie, które przyświecało wielu Europejczykom, na długo nim pojawiliśmy się na tym padole, to europejskie marzenie wydaje się uśpione. A przecież integracja musi posuwać się naprzód. Zamiast dalej budować iluzje, trzeba budować konstytucje i instytucje państw Zjednoczonych Europy. A to oznacza głęboką integrację we wszystkich dziedzinach, we wszystkich możliwych wymiarach. Niestety, polski głos w debacie o przyszłości Europy brzmi słabo i cienko. A czasem w ogóle lepiej, gdyby w ogóle nie brzmiał, gdyby w ogóle go nie było. To prawda, że w europejskiej debacie Donald Tusk różni się od Jarosława Kaczyńskiego, ale głównie krojem garnituru, bo już nie jego zawartością. Premier Tusk, tak samo jak premier Kaczyński, nie wycofał się z protokołu brytyjskiego, który ogranicza stosowanie w Polsce karty praw podstawowych. Premier Tusk, tak samo jak premier Kaczyński, nie podpisał deklaracji w sprawie symboli Unii Europejskiej. Premier Tusk, tak samo jak premier Kaczyński, nie potrafi wprowadzić Polski do strefy wspólnej waluty euro. Wyraźnie widać, że obaj panowie, jak Paweł i Gaweł, stoją razem w jednym nieeuropejskim domku. Aby w Polsce nastąpił silny, proeuropejski i modernizacyjny impuls, SLD musi wrócić do władzy.
musi pojawić się kolejna litera W. Wynegocjowaliśmy, wygraliśmy, weszliśmy, a teraz jeszcze jedno W, wracamy. Wracamy też do różnych europejskich i krajowych polityk regionalnych. W imieniu własnym i kandydatów z okręgów nadmorskich zapowiadam, SLD od Bałtyku odepchnąć się nie da. Stoczniowcom oświadczamy, nigdy więcej grada, a Marynarce Wojennej nigdy więcej klicha. Koleżanki i koledzy, celem naszych przeciwników po wielkim zwycięstwie w 2001 roku było przestraszenie obywateli, którzy wtedy oddali głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Stworzona atmosfera miała ich przerazić, odebrać dumę z opowiedzenia się po stronie lewicy. Miała uruchomić lawinę błota, spod którego nikt, kto znalazł się w jej zasięgu, nie mógłby się już nigdy wydostać. Barbara Blida poniosła tego tragiczne konsekwencje. Dziś po tych wszystkich doświadczeniach mówimy. Obywatele naszego kraju, którzy masowo 10 lat temu głosowali na lewicę, nie pomylili się. Mieliście, panie i panowie, rację. Dobrze wybraliście wtedy i możecie dalej dobrze wybierać. Sojusz Lewicy Demokratycznej bierze udział w tych wyborach. Dalej macie państwo prawdziwy wybór. Ale nie można tylko zwracać się do tych, którzy mają już doświadczenia wyborcze. Przez te 10 lat przybyli też nowi wyborcy. Młodym Polakom mówimy, macie wybór. Albo Polska modernizacji, albo Polska ciągłych spisków i konspiracji. SLD to nowoczesność i europejskość. Europejskość jako wyraz współczesnego polskiego patriotyzmu. Jeśli chciałbym o coś prosić młodych Polaków, którzy przekraczają Europę bez granic, którzy mogą wybierać sobie dowolnie miejsce pracy, zamieszkania czy nauki, to żeby uważali i byli przekonani, że współczesny polski patriotyzm oznacza proeuropejskość. Być Polakiem to być także Europejczykiem i nie ma w tej żadnej sprawie żadnej sprzeczności. Koleżanki i koledzy, jak Łukasz powiedział, premierzy też mówią długo, ale jednak krócej niż prezydenci. Zgodnie z konstytucją. Wobec tego chciałbym zakończyć. Mówiłem o sztafecie unijnej, ale jest też sztafeta pokoleniowa. Oto pióro, które podpisałem
w Atenach u podnóża Akropolu traktat wprowadzający Polskę do Europy. Grzegorz, przekazuję ci to pióro. Przekazuję ci to pióro, żebyś mógł w przyszłości podpisywać nim najważniejsze decyzje warunkujące dobrą pomyślność Polski i Europy. Podczas wejść naszych znamienitych gości na scenę w tle słyszycie Państwo przeboje rodem z filmów o Jamesie Bondzie. To nie jest dzieło przypadku, bowiem James Bond jest postacią, która zawsze wygrywa. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę teraz zapowiedzieć takiego Jamesa Bonda w spódnicy. Zwolenniczkę parytetów, feministkę, a przede wszystkim posłankę do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam serdecznie pani profesor Joanna Senyszyn. Wielkie brawa! Drodzy przyjaciele, jeśli jutro ma być naprawdę bez obaw, to muszą być przestrzegane prawa człowieka. Nie ma niczego ważniejszego. Polska szczyci się walką o prawa człowieka, zwłaszcza w najdalszych zakątkach świata. Polski rząd bardzo lubi pouczać innych. Niedawno minister Sikorski apelował do libijskich powstańców o przestrzeganie praw człowieka. Ostro skrytykował Litwę za ustawę oświatową, chociaż wprowadza ta ustawa dokładnie takie same rozwiązania, jakie w Polsce, w litewskich szkołach funkcjonują od wielu lat. Równocześnie w III Rzeczypospolitej nagminnie łamane są prawa wszystkich w zasadzie mniejszości. Etnicznych, narodowych, religijnych, seksualnych. Jest dyskryminacja ze względu na wiek i niepełnosprawność, a przede wszystkim dyskryminowana jest większość, jaką stanowią kobiety. Bez przesady można... Bez przesady można powiedzieć, że Polska to kraj dla młodych, zdrowych, bogatych mężczyzn wyznania katolickiego, najlepiej należących do Platformy Obywatelskiej. Ponad prawem jest oczywiście rozpasany, hołubiony przez władze wszystkich szczebli stan duchowny. To typowy syndrom... To typowy syndrom państwa wyznaniowego. W półroczu naszej prezydencji warto dokonać przeglądu polskich opóźnień i zaniechań w zakresie przestrzegania praw człowieka. Polska wciąż nie przyjęła w całości karty praw podstawowych, którą Unia Europejska uznaje za tak ważną, że włączyła ją do traktatu reformującego jako integralny element. To szkodliwa decyzja polityczna, która nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Oczywiście z wyjątkiem zastrzeżeń Episkopatu Polski, którego rząd boi się jak diabeł święconej wody. 4 lata temu w kampanii wyborczej Donald Tusk jednoznacznie popierał Kartę Praw Podstawowych. Atakował PiS za podpisanie protokołu brytyjskiego jako szkodliwego dla Polski i Polaków. Minęły wybory i już premier Tusk traktat reformujący podpisał razem z protokołem brytyjskim.
rozwiązanie rzekomo tymczasowe trwa do dzisiaj. Wstyd, że państwo sprawujące prezydencję nie daje swoim obywatelom pełni praw, którymi cieszą się inni Europejczycy. Do tej pory Polska nie ratyfikowała Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz nawet nie podpisała protokołu dodatkowego do konwencji. A przecież mamy 5,5 miliona niepełnosprawnych. To największa mniejszość w Polsce, co siódmy Polak. 3 grudnia 2011 roku po raz 20 będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Pewnie premier Tusk jako przewodniczący prezydencji wygłosi okolicznościowe przemówienie. Czy do tego czasu ratyfikujemy konwencję, skoro rząd Tuska nie zdążył tego zrobić w ciągu 4 lat? Czy znowu będą tylko pełne troski, puste słowa? Czy jakiś wpływ na ten stan rzeczy ma fakt, że Kler nie chce w swoich szeregach osób niepełnosprawnych i nie dopuszcza ich do posługi kapłańskiej? A postaci, agnostycy, ateiści są traktowani w Polsce jak obywatele drugiej kategorii, obcy w świecie katolików. To niedopuszczalne w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na moje pytania dotyczące łamania praw apostatów stanowisko Komisji Europejskiej jest jednoznaczne. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Polsce naruszył prawo, wydając wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski instrukcję sankcjonującą samowolę Kościoła katolickiego w zakresie przetwarzania danych osobowych osób występujących z Kościoła. Wysoki urzędnik państwowy nie został za to ukarany natychmiastową dymisją. Zaczadzone kadzidłem polskie władze tolerują bezprawie, byle tylko nie narazić się biskupom. Dyrektywa 95/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady jest nadrzędna wobec prawa krajowego. Polska musi respektować prawo unijne. W październiku 2010 roku Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie rozpatrzył najnowsze, 6. sprawozdanie okresowe Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Obywatelskich Praw i Politycznych oraz przedstawił rządowi kilkadziesiąt zaleceń odnośnie przestrzegania postanowień paktu. Między innymi zarzucił Polsce, że ustawa o równym traktowaniu nie obejmuje kwestii dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność, religię i wiek w sferze edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Wyraził zaniepokojenie znaczącym wzrostem liczby przejawów mowy nienawiści, nietolerancji wobec osób LGBT oraz brakiem w kodeksie karnym przepisu uznającego mowę nienawiści za przestępstwo. Zalecił osiągnięcie w oznaczonym krótkim terminie sprawiedliwej reprezentacji kobiet w parlamencie oraz na najwyższych szczeblach w rządzie, sądownictwie, służbie cywilnej, środowisku akademickim, policji i więziennictwie. Wyraził troskę, że w praktyce wielu kobietom odmawia się dostępu do usług zdrowia prokreacyjnego, w tym doradztwa w zakresie antykoncepcji, badań prenatalnych oraz zgodnego z prawem przerwania ciąży, a tak zwana klauzula sumienia jest często stosowana niewłaściwie. Kolejna ocena nastąpi w 2015 roku. Jeśli do tego czasu nie zmieni się władza, nie ma mowy o skutecznym przestrzeganiu praw człowieka w Polsce. Wyraźnie widać, że większość przypadków notorycznego łamania praw człowieka wynika z tego, że jesteśmy państwem wyznaniowym, w którym władza jest podporządkowana klerowi. Sytuacja się nie poprawi, dopóki nie przywrócimy świeckości naszej ojczyźnie. W tym celu jak najszybciej należy zaprzestać finansowania instytucji kościelnych z budżetu. Zlikwidować finansowe przywileje duchowieństwa i kościoła.
zweryfikować wszystkie decyzje Komisji Majątkowej przez niezależną od Kościoła komisję i odebrać Kościołowi majątki przyznane z naruszeniem prawa. Zlikwidować fundusz kościelny. Znieść zwolnienia podatkowe Kościoła, które kosztują budżet ponad 3 miliardy złotych rocznie. Przywrócić świecki charakter ceremoniałowi państwowemu, siedzibom organów władzy publicznej, przedszkolą i szkołą. Usunąć oceny z religii ze świadectw szkolnych i zaprzestać ich wliczania do średniej. Wprowadzić powszechne lekcje etyki jako alternatywne wobec religii. Wprowadzić obowiązkowe lekcje edukacji seksualnej. Wyprowadzić ordynariat polowy ze struktur MON. No jeszcze trochę i będzie świeckie państwo. Zliberalizować ustawę antyaborcyjną. Finansować zapłodnienie in vitro ze środków publicznych. Zlikwidować kryminalizację obrazy uczuć religijnych. Budżet zyska brakujące miliardy. Obywatele wolność, Rzeczypospolita prawdziwą niepodległość i utraconą godność. Tego możemy dokonać tylko my, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Razem uczynimy Polskę prawdziwie europejskim, świeckim państwem, które szanuje wszystkich swoich obywateli i przestrzega ich praw. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że Platforma Obywatelska ma hasło Razem zrobimy więcej. Pytanie, razem z kim? Z tego, co powiedziałam o przestrzeganiu praw człowieka, wynika, że na pewno nie z niepełnosprawnymi, nie z agnostykami, ateistami, osobami LGBT, raczej nie z kobietami i nie z osobami pracującymi. Więc razem z kim? No, z kumplami i z klerem. Pytanie, ile i co zrobią? I tu przypomina mi się znakomity rysunek Andrzeja Mleczki nad sedesem wypełnionym po brzegi, przelewającym się... O, muszę mówić jeszcze raz. Nad sedesem wypełnionym po brzegi, przelewającym się, stoi para i mówi: zrobiliśmy już dużo, ale dużo zostało jeszcze do zrobienia. I to jest najlepsza puenta dla hasła Platformy. A my naprawdę uczynimy nasze państwo świeckim. Obiecuję to wam jako wiceprzewodnicząca Platformy Parlamentu Europejskiego na rzecz świeckiej polityki. Dziękuję. Szanowni państwo, tym razem przed państwem przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Człowiek, który nie jest tylko działaczem, ale działa. Człowiek z krwi i kości, związkowiec. Jan Gus, bardzo wielkie brawa. Pozdrawiam serdecznie i kłaniam się tym wszystkim, którzy włożyli dużo energii, by wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej. Podziękujmy im. Ale zwracam się do tych wszystkich, którzy mają
teraz urzeczywistnić prawa i ideały Unii Europejskiej, sprowadzić ich do Polski. Związki zawodowe poparły wejście do Unii Europejskiej, ale poparły europejski model społeczny, Europę socjalną. Zrównoważony rozwój gospodarczy i że gospodarka ma służyć człowiekowi. Dzisiaj mamy już ceny europejskie, a płace wschodnie, ale ciągle jeszcze mamy wydajność 54% europejskiej, ale niestety płacę tylko 37%. Zwracam się do was, liderzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wszyscy, którzy podjęli się tego ciężaru, byście urzeczywistnili, by Polska ratyfikowała Europejską Kartę Praw Podstawowych. By Polska ratyfikowała w pełni Europejską Kartę Społeczną z godziwym wynagrodzeniem. Byśmy mogli w Europie domagać się równości i sprawiedliwej płacy. Politycy uzgodnili w Europie pakt Euro Plus. Jest on niebezpieczny dla Europy socjalnej. My, związkowcy, mamy pakt na rzecz równości i sprawiedliwości. Czy tego oczekujemy? Spójna polityka podatkowa, równy podatek od płac, podatek od transakcji finansowych. Przecież to nie jest tak wiele. To są zasady na rzecz równości i sprawiedliwości. Polska nie może konkurować w Europie tylko niskimi płacami. Potrzeba nam jest także ratyfikacji konwencji 102 MOP-u. Potrzeba nam jest ratyfikacji konwencji 168. Bo właśnie potrzeba nam jest tworzenia nowych miejsc pracy i godziwe zabezpieczenie na wypadek, jeśli ktoś znajdzie się bez pracy. To są oczekiwania świata pracy. Dzisiaj naruszanie praw socjalnych to jest odbieranie praw cywilizacyjnych. Na to w związkach zawodowych mówimy stanowcze nie. Gospodarka ma służyć człowiekowi, gospodarka ma być społeczna. Musimy inwestować w kapitał ludzki, prawa związkowe. Musimy zadbać o polskie społeczeństwo, byśmy mogli żyć na poziomie europejskim. Przyjaciele, Europa socjalna, Europa dialogu, Europa bez wyzysku. Tego oczekujemy i tego oczekujemy od kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, od liderów lewicy, że będą urzeczywistniali, że będą partią wrażliwości, że będą partią lewicy i że będą wspólnie z organizacjami społecznymi, zawodowymi walczyli o lepsze jutro i będą go urzeczywistniali. Dziękuję wam serdecznie. Głosujemy na Sojusz Lewicy Demokratycznej, udzielając kolejny raz kredytu. Dziękujemy, wielkie brawa. Szanowni państwo, prawdziwy James Bond nie działa tylko w mieście. Działa także i interesuje się terenami wiejskimi. Dlatego tym razem zapraszamy serdecznie na scenę byłego ministra rolnictwa, aktualnie posła do Parlamentu Europejskiego, człowieka znanego wam z ciężkiej pracy i zaangażowania. Witamy serdecznie Wojciecha Olejniczaka. Brawo.
No tak, szanowni państwo, pan prezydent, pan premier mówili, że byli premierzy, byli prezydenci, mówią długo. Ja więc będę mówił krótko. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, bo tak zdecydowali Polacy. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i otrzymała ogromne wsparcie. To Sojusz Lewicy Demokratycznej w roku 2001 wygrał wybory po to, żeby wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej. 81 miliardów złotych, które popłynęły na polską wieś. 270 miliardów złotych, które płyną na infrastrukturę, na drogi, na kanalizację. To są pieniądze, które i dzięki którym dzisiaj Polska jest w budowie. Ale to właśnie Polacy w roku 2001, głosując na Sojusz Lewicy Demokratycznej, a później w referendum decydującym o akcesji Polski do Unii Europejskiej, zdecydowali, że Polska ma się budować, że Polska ma się rozwijać i obowiązkiem każdego rządu jest budować. Różnie rządy do tego podchodzą. Jedni robią to lepiej, drudzy, tak jak to jest obecnie, robią to gorzej. Zawsze najlepiej budowała Polskę lewica. Co do tego nie mamy tutaj żadnych wątpliwości. Rok 2011. Chcemy wygrać wybory. Chcemy wrócić, tak jak powiedział premier Miller, do władzy, do współrządzenia, po to, żeby dalej zmieniać. Naszym celem nie są tylko wspomnienia. Naszym celem nie jest tylko obrona dorobku ludzi lewicy, obrona działań, które podejmowaliśmy. Nie chcemy tylko przypominać. Chcemy patrzeć w przyszłość. Chcemy budować, zmieniać rzeczywistość. I dzisiaj i w Polsce, i w Europie, również w dobie kryzysu, jest bardzo wiele do zrobienia. Ten kryzys to kryzys finansowy, kryzys zaufania wzajemnego, nie tylko między poszczególnymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej, ale też trzeba odnotować kryzys zaufania wewnątrz poszczególnych społeczeństw. Mówił o tym Jan Gus, jak bardzo wiele dzieli nas, jak bardzo dużo jest do zrobienia. Nie jest dzisiaj problemem dla nas, dla ludzi lewicy, że i w Polsce, i w Unii Europejskiej są ludzie bogaci. Ale wielkim problemem dla lewicy w Polsce i w Europie jest to, że jest cały czas tak wielkie rozwarstwienie społeczne i tak wielu ludzi biednych. I to właśnie chcemy zmieniać. I po to idziemy do tych wyborów. Chcemy, aby w Polsce nie tylko budowały się drogi, nie tylko budowały się autostrady, infrastruktura. Nowym wyzwaniem nas, Polaków, Europejczyków, jest wprowadzanie wspólnych standardów. To, że za lat kilka będziemy mogli przejechać Polskę wzdłuż i wszerz, to są po prostu fakty. Z tym się polemizować nie da. Ale to, że cały czas w Polsce i w Europie są tak ogromne różnice, na to zgodzić się nie możemy. Szanowni państwo, drodzy wyborcy, co to znaczy standardy europejskie? To nie tylko te, o których mówiła Joasia Senyszyn, mówiąc o prawach, podstawowych prawach człowieka. Standardy europejskie to dodatkowo prawo każdego Europejczyka do równego dostępu do edukacji. To nie może być tak, że dzisiaj w krajach Europy Zachodniej praktycznie 100% dzieci może rozpocząć edukację zaraz po praktycznie narodzinach. W Polsce państwo nie obejmuje opieką dzieci do 6 lat. I to właśnie chcemy jako lewica zmienić. Na to również możemy wykorzystać środki unijne. Pod jednym warunkiem, że będziemy je aktywnie w ramach członkostwa Polski w Unii Europejskiej planować. I tak jak zapowiadamy,
to właśnie w Polsce również dzieci powinny być objęte subwencją. Tak jak jest w Niemczech, tak jak jest w Szwecji, tak jak jest w innych krajach Unii Europejskiej. Ale również równe standardy w dostępie do służby zdrowia. To nie może być tak, że kolejki w Polsce do specjalisty są zdecydowanie dłuższe od tych, które są w innych krajach Unii Europejskiej. Ale to również standardy, które powinny obowiązywać w szkole, powinny obowiązywać w sporcie. Nam już nie może tylko chodzić o to, żeby rywalizować z Unią Europejską, z krajami starej Unii Europejskiej w ilości orlików, ale musi nam chodzić o to, żeby każde dziecko miało dostęp nie tylko do obiektu sportowego, ale do dobrego nauczyciela, godziwie wynagradzanego, odpowiedzialnego i zaangażowanego w kształcenie naszych dzieci. Europejskie standardy mogą być w Polsce zrealizowane, kiedy będzie większe zaufanie, większa współpraca, prawdziwa solidarność między krajami Unii Europejskiej i prawdziwa solidarność w poszczególnych również krajach Unii Europejskiej. Aby tak się stało, nie bójmy się powiedzieć, że bogatsi muszą płacić większe podatki, a biedniejsi mniejsze. I ten system się sprawdzi. Nie bójmy się powiedzieć, że rolą państwa jest ściąganie podatków do budżetu, ale rolą lewicowego państwa, tworzenie i gwarantowanie każdemu dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. To jest powinność, to jest obowiązek. Dzisiaj zamiast dostępu do usług publicznych, do przedszkoli, do żłobków, do dobrej komunikacji, do dobrej infrastruktury, do dobrej szkoły, do dobrej służby zdrowia, rządy i PiS-u, i Platformy Obywatelskiej twórczo to kontynuują, rozdając pieniądze, a nie tworząc szans, nie tworząc tych samych praw dla mieszkańców Polski. Dzisiaj, kiedy tak wiele debatujemy o Europie, zastanawiamy się, czy polska prezydencja ma jakieś sukcesy, czy w czasie tej prezydencji coś dobrego dla Unii Europejskiej Polska zrobiła i czy coś dobrego też zrobiliśmy dla siebie. Otóż jasno trzeba powiedzieć, że tak naprawdę niewiele. Otóż wielką porażką polskiej dyplomacji w ostatnich latach jest to, że dzisiaj w czasie polskiej prezydencji, o ironio, popłynął gaz między Rosją a Niemcami. Gaz zdecydowanie tańszy, z którego Polska póki co nie będzie korzystała. I czy tym Donald Tusk się szczyci i chwali? Nie, pomija ten fakt. A to jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne. Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w sposób pełny będziemy połączeni i zintegrowani z europejskim systemem przesyłu gazu, z europejskim systemem przesyłu prądu, bo odcięcie nas od tych źródeł, z których korzystają Niemcy, z których korzystają Francuzi, może doprowadzić do zachwiania równowagi w gospodarce, co może spowodować, że polski przemysł chemiczny, petrochemiczny nie będzie konkurencyjny. A w finale my wszyscy Polacy będziemy zdecydowanie płacić więcej za paliwo, za gaz, a my tego nie chcemy. Chcemy to zmienić i gwarantem, że jeżeli Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie współrządzić, będziemy sięgać po takie źródła energii, które będą tańsze, korzystniejsze i lepsze. Patrzę na państwa i na te wspomnienia również, które nam wspólnie towarzyszą, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, kiedy dyskutowaliśmy o polskim rolnictwie, kiedy ważyły się losy, czy dostaniemy dopłaty bezpośrednie, w jakiej one będą wysokości. Bardzo niewielu polityków prawicy, a chyba nikt, nie chciał tej naszej wielkiej roli w tym czasie docenić. Ale również politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówili, to nasza zasługa. Nie było w tym dla nich
Leszka Millera. Nie było później Wojciecha Oleńczaka czy Jerzego Pilarczyka, który po mnie pełnił funkcję ministra rolnictwa. Oni chcieli wszystko dla siebie. To teraz czas, abyśmy rozliczyli z tego, co zrobili obecnie w Unii Europejskiej. I jak wszystko wskazuje, tak wynika z dokumentów, które 12 października niestety po polskich wyborach zostaną opublikowane przez Komisję Europejską. Nie będzie równych dopłat i nie będzie praktycznie żadnych zasadniczych zmian. I polscy rolnicy za rządów PiS-u, później Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego nie dostaną nic więcej. I to jest właśnie brak skuteczności i to jest wielka porażka tego rządu, rządu Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka. Szanowni Państwo, ja przepraszam, ale Grzegorz, nie wziąłem żadnego prezentu, nie wiedziałem, że będzie taka wymiana. Koszulek przecież wymieniać nie będziemy, bo to nie mecz. Powiem tak, że na tej sali jest bardzo wielu ludzi, wśród nich, a wszyscy myślę, jesteśmy, którzy są bardzo i jesteśmy bardzo zaangażowani w to, żeby Sojusz Lewicy Demokratycznej osiągnął jak najlepszy wynik. Nie mamy prezentów, ale mamy siebie i naprawdę razem możemy więcej. Jestem zdecydowany uczestniczyć w tej kampanii od początku do końca, partycypować we wszystkim, co z tym jest związane. Jak będzie sukces, będziemy się cieszyć. Jak będzie trochę gorzej, będziemy musieli wspólnie myśleć o tym, jak radzić sobie, jak zmieniać tą rzeczywistość, ale najważniejsze, abyśmy budowali większe, lepsze między nami zaufanie. Wszystkiego dobrego. Łukaszu, przedstawienie tej wspaniałej kobiety pozostawiam tobie. Była posłanka, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kobieta nieugięta. Przed państwem założycielka Demokratycznej Unii Kobiet, oczywiście Danuta Waniek, zapraszamy serdecznie. Panie prezydencie, panie premierze, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, drodzy wyborcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tym gronie wiemy najlepiej, że bez udziału socjaldemokratycznej lewicy nie powiodłaby się budowa III Rzeczypospolitej Polskiej. I mam tutaj na myśli nie tylko jej historyczny dorobek, jakim już często wspominano uchwalenie w demokratycznym trybie konstytucji, mówiono o przystąpieniu do NATO, a następnie do Unii Europejskiej. Ważne jest bowiem i to, że zawsze w tym procesie stanowiliśmy alternatywę, a był nią między innymi system wartości mieniących się w kulturze europejskiej wartościami republikańskimi, których najwyższym wyrazem jest konstytucyjne sformułowanie my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Służąc Rzeczypospolitej, umieliśmy być inni, szukając jednocześnie wszędzie tam, gdzie było to możliwe, porozumienia, kompromisu i współpracy. Z własnego wyboru stanęliśmy na gruncie wartości oświeceniowych, które od wielkiej rewolucji francuskiej krążyły po Europie, ale zdominowały ją dopiero po doświadczeniach II wojny światowej. Mam tu w szczególności na myśli zasadę władzy demokratycznej większości przy respektowaniu praw mniejszości, zasadę pluralizmu, katalog praw człowieka i obywatela, wolność sumienia i wyznania, zasadę rozdziału Kościoła od państwa, tolerancję religijną oraz taką bezmierną wartość, jaką stanowi praca, rozumiana jako podstawowe dobro człowiecze i środek umożliwiający wyzwolenie od biedy, wyzysku, dominacji i wykluczenia.
Świeckość państwa w środowiskach lewicowych uznawana była za probierz demokratyzmu ustroju, przez co rozumieliśmy świeckość instytucji państwowych, a także świeckość ceremoniału państwowego. Mówiła już o tym dzisiaj Joanna Senyszyn. Jest jednak rzeczą paradoksalną, że głoszenie wartości republikańskich w kraju Solidarności nie było nigdy łatwym zadaniem. Jest również rzeczą paradoksalną, że pamiętne ciągoty autorytarne ujawniły się w części obozu posierpniowego, patrz IV Rzeczpospolita, a nie wśród tak zwanych postkomunistów. Warto przypominać to tym, którzy jeszcze niedawno twierdzili, że nam wolno mniej, a nie umieli przewidzieć niebezpieczeństwa wykluwającego się na prawicy. Koleżanki i koledzy, i dzisiaj musimy być świadomi tego, że nadal należy bronić tych wartości, bo w praktyce politycznej mamy wciąż w Polsce do wyboru dwa modele. Pierwszym modelem jest państwo wszystkich obywateli, oparte na takim ładzie państwowym, który sprzyja osiąganiu kompromisu demokratycznego, a struktury państwa uwalnia od dominacji jednej ideologii, który respektuje rozdział Kościoła od państwa, neutralność światopoglądową władz publicznych oraz zasadę wolności sumienia i wyznania. Drugim modelem jest państwo ideologiczne, organizujące byt społeczny przez oficjalnie przyjętą doktrynę religijną i opowiadające się za określoną koncepcją światopoglądową, zalecające głosowanie w stygmatyzującym stylu, znanym stylu, komunista na komunistę, Żyd na Żyda i tak dalej, a nie na przykład po prostu człowiek na człowieka. Mówię tu o modelu faworyzującym jedno wyznanie, tworzącym przepisy prawa w oparciu o nakazy i zakazy religijne, narzucające zasady jednej wiary także ludziom niewierzącym i wyznawcom innych religii, kontrolujące naszą prywatność w imię jedynej słusznej prawdy moralnej. Na taki typ ładu państwowego w naszym gronie zgody nie ma. Rzeczpospolita Polska, Respublika, czyli dobro wspólne, państwo republikańskie, znajdująca się w tym momencie w centrum kultury europejskiej, nie może odejść od zasad wywodzących się z europejskiej i polskiej tradycji demokratycznej, czyli od republikańskich zasad funkcjonowania państwa, tworzenia prawa i organizowania społeczeństwa, od zasad demokratycznego państwa świeckiego. Tylko w takim państwie wszyscy możemy czuć się równi. Lewica socjaldemokratyczna była i jest częścią III Rzeczypospolitej, czy ktoś tego chce, czy nie. Jest nieodłączną częścią narodu polskiego, bo jak pisał kilkadziesiąt lat temu profesor Józef Hałasiński, zbiorowe życie narodu to nie nabożeństwo kościelne i nie teatralne widowisko. Naród to także wartość, godność i autonomia każdego z nas. Naród to możliwość wyboru. Naród to obrona tych, którzy nie przetrwają bez pomocy innych ludzi. Naród to rzeczywistość naszych miejsc pracy, szkół, szpitali, to kopalnie i koleje. I wreszcie naród to bezwzględny obowiązek codziennego poszanowania całości naszej demokratycznej konstytucji. I jakby to dzisiaj patetycznie nie zabrzmiało, wierność zasadom demokratycznego państwa świeckiego jest wielkim historycznym zobowiązaniem lewicy. I na koniec powiem, parafrazując słowa znanego klasyka: idźmy tą drogą, bo ona jest otwarta dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, pozostał nam jeszcze jeden mówca, ten najważniejszy. Twardy, bo kraj takiego potrzebuje. Gotowy na nowe wyzwania, bo on jest w stanie im sprostać. Rządny sukcesu, ale sukcesu dla Polski. Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nazywa się Napieralski. Grzegorz Napieralski! Napieralski. Najcudowniejszy prezent, jaki można otrzymać w tak ważnym dniu. Leszek Miller tym piórem podpisywał najważniejszy akt dla Polaków. Spełniło się nasze wielkie marzenie. Jesteśmy w Zjednoczonej Europie. Leszku, panie prezydencie, drodzy przyjaciele, Polacy, obiecuję, że podpiszę tym piórem Kartę Praw Podstawowych. Schowam, żeby się nic mu nie stało. Lewica w Polsce wzięła na swoje barki największe projekty cywilizacyjne. Nie baliśmy się tego. Ludzie lewicy nie bali się odpowiedzialności. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje nam bezpieczeństwo, sprawiedliwość, równość. Ten wielki projekt, ten wielki sukces Aleksandra Kwaśniewskiego, wielki sukces polskiej lewicy zjednoczył wokół siebie miliony Polaków. Zobaczcie, lewica w Polsce nie bała się wyjść do ludzi i ich przekonywać do wielkiej idei. Lewica w Polsce nie bała się z ludźmi rozmawiać, bo przecież to wielkim polskim referendum przyjęliśmy konstytucję. Najważniejszy dokument. Ten wielki projekt cywilizacyjny zapoczątkowała i zakończyła jego proces lewica. I dzisiaj tu na tej sali, ale wszyscy w Polsce możemy być z tego dumni. Wielkie brawa dla twórców i dla Aleksandra Kwaśniewskiego. Przyjaciele, kolejny wielki projekt cywilizacyjny, kolejne wielkie marzenie Polaków po przemianach to Unia Europejska. Obiecaliśmy Polakom, że będziemy w wielkiej europejskiej rodzinie. Obiecaliśmy Polakom, że ten wielki projekt stanie się faktem. I tak się stało. Premier Leszek Miller, lewicowego rządu, lewicowy klub parlamentarny, rząd lewicowy doprowadził do tego, że dzisiaj jesteśmy dumni w Zjednoczonej Europie. Tak samo jak tworzyliśmy konstytucję, tak samo ten wielki projekt cywilizacyjny omawialiśmy z Polakami. Nie baliśmy się z nimi rozmawiać, nie baliśmy się prosić Polaków o poparcie. Wyszliśmy do ludzi. Polacy ten wielki projekt poparli w referendum. Kiedy lewica rządzi, wychodzi i pyta Polaków. Kiedy prawica rządzi, zamyka się w gabinetach i na salonach i tam rozmawia, ale tylko ze sobą. Drodzy przyjaciele, przed nami jeszcze jeden wielki projekt. Przed nami kolejny wielki projekt i wielkie marzenie Polaków. Ten wielki projekt, to wielkie marzenie, to zaproszenie Europy do Polski. To Europa w każdym domu. To standardy europejskie w naszym kraju.
My na tej sali, w całej Polsce, wierzymy, że to nam się uda. I możemy dzisiaj złożyć obietnicę, my to zrobimy. Drodzy przyjaciele, co to są standardy europejskie? Co oznacza ten wielki projekt Europy w Polsce? To płaca minimalna. Płaca minimalna taka, aby rodzina, która pracuje za swoją ciężką pracę, otrzymała godną płacę. Płaca minimalna to taka płaca, abyśmy mogli opłacić rachunek za gaz, za prąd, opłacić czynsz. Płaca minimalna to taka płaca, abyśmy mogli wydać również pieniądze na odpoczynek i rozrywkę. Abyśmy nie musieli dokonywać dramatycznych wyborów, czy zapłacić rachunki, czy kupić wyprawkę szkolną. I ten standard do Polski wprowadzimy. Standard europejski to emerytura na godnym poziomie. Emerytura, która ma być nagrodą za ciężką pracę, a nie jałmużną. Emerytura, która pozwoli, aby Polak mógł dokonywać dobrych i pozytywnych wyborów, a nie tak jak jest dzisiaj, wyborów dramatycznych, czy zapłacić rachunek za prąd, czy wykupić receptę w aptece i się zapożyczać i zadłużać. Ten standard, obiecujemy, wprowadzimy do Polski. Ale standardy europejskie to również przedszkole dla każdego malucha, dla każdej pociechy. To jest najważniejszy dzisiaj dla nas standard i wyzwanie. Tak, aby rodzice, którzy są szczęśliwi, bo mają dzieci, tak jak ja mam Ole i Ale, mogli wrócić do pracy, mogli dalej się rozwijać i mogli mieć pewność, że ich dziecko będzie pod dobrą opieką, że będzie wśród rówieśników i będzie mogło się rozwijać, aby później właśnie w Zjednoczonej Europie konkurować z koleżankami i kolegami z innych krajów europejskich. Ten standard wprowadzimy do Polski. Koleżanki, koledzy, drodzy przyjaciele, kolejny standard europejski to infrastruktura w każdej gminie. Infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, ale również infrastruktura edukacyjna, infrastruktura kulturalna. Nie może być tak, że brak dzisiaj tej infrastruktury w każdej gminie, w każdej małej miejscowości powoduje, że młodzi ludzie z niej wyjeżdżają. Że młodzi ludzie w tej miejscowości pozostawiają swoich rodziców. Że młodzi ludzie pozostawiają swoją małą ojczyznę, swój dom i muszą wyjeżdżać za pracą, za szkołą. To trzeba zmienić i my to zmienimy. Ma być tak, jak jest w Europie, jak w Niemczech i we Francji. To obiecuję dzisiaj z tej sali. Standardy europejskie to również prawdziwa polityka socjalna. To pomoc. Pomoc dla tych, którzy sobie nie radzą. Prawdziwa polityka socjalna to taka, która wie, jak pomóc rodzinie, jak pomóc człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. Ale zobaczcie, co się dzieje. Dziś słabe państwo. Słabe państwo zastępują instytucje i pazerni ludzie, którzy udzielają drakońskich pożyczek, tak zwanych szybkich pożyczek, chwilówek. Polacy się zadłużają, bo muszą kupić lekarstwa, bo chcą wysłać dzieci na wycieczkę szkolną i wstydzą się powiedzieć, że ich nie stać. I ten standard dobrej polityki społecznej, która wie, komu pomóc, jak pomóc, wprowadzimy do Polski.
jaka ma być nowoczesna Polska, jakiej chcemy, o jakiej Polsce marzymy. Ta nowoczesna Polska to wybór, ale nie wybór dramatyczny. Ta nowoczesna, europejska, otwarta Polska to pozytywne wybory. To wybory rodziców nie czy posłać dziecko na naukę języka, tylko na jaki język ma chodzić, jakiego języka ma się uczyć. Ten pozytywny wybór dzisiaj rodziców to nie taki, czy zastanawiamy się, czy wysłać dziecko na wakacje, tylko czy wysłać dziecko na kolonie czy na obóz. Pozytywny wybór to taki, nie czy zastanawiamy się, czy nasze dzieci mogą być na wyższych uczelniach, tylko jaki kierunek dla naszej pociechy wybrać. Jaki kierunek ma być dla naszego dziecka, aby spełniło swoje wielkie marzenie. To jest nowoczesna Polska i taką Polskę chcemy wprowadzić. My, ludzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przyjaciele, polityka to sztuka wyboru i dobrego zarządzania, bo trzeba umieć wydawać pieniądze. Ja wybieram. Ja wybieram dzisiaj in vitro, metodę in vitro bezpłatną, a nie Centralne Biuro Antykorupcyjne, które kosztuje nas 108 milionów złotych. Ja nie chcę wydawać 2 miliardów złotych na ulgi prorodzinne dla najbogatszych. Ja chcę wydać te pieniądze, aby każde dziecko miało możliwość być w bezpłatnym przedszkolu. Ja wybieram pełne brzuszki naszych dzieci, a nie wydawanie ponad 200 milionów złotych na IPN. Ja wybieram mądre oszczędności w budżecie państwa tak, aby emeryci mieli dopłaty do leków, kiedy ich nie stać. Polityka to sztuka wyboru, ale polityka to również dobre zarządzanie, bo pieniędzy nie można wydawać szybko i na byle co. Pieniądze trzeba wydawać z rozwagą, z umiarem, rozsądnie, ale to też umiejętność dobrego wydawania pieniędzy z Unii Europejskiej. Zagwarantujemy, że pieniądze z Unii Europejskiej będą dobrze wykorzystane. My te pieniądze wykorzystamy i zbudujemy linie kolejowe. My te pieniądze wykorzystamy i zbudujemy sieć bezpłatnego szerokopasmowego internetu. My pieniądze z Unii Europejskiej wydamy na badania, na rozwój i na naukę, bo wiemy, że to przyszłość i to szansa dla Polaków i dla naszej ojczyzny. Drodzy przyjaciele, pozwólcie, że powiem jedną rzecz osobistą. Moje córki, które są dzisiaj z nami, które wspierają mnie z moją żoną Gosią w kampanii wyborczej, rysują codziennie ulotki wyborcze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj też takie narysowały. Narysowały nasze logo i narysowały Polskę uśmiechniętą, radosną, z promieniami, z kwiatami. Bije z tych rysunków optymizm. Bije z tych rysunków wiara w lepsze jutro. Za to Oli i Ali bardzo serdecznie dziękuję. I dlatego, drodzy przyjaciele, te wybory, które są przed nami 9 października, to wybory decydujące. To wybory przełomowe. To wybory najważniejsze dla Polaków. Dlaczego? Bo 9 października wybierzemy jutro bez obaw. Bo 9 października przywrócimy optymizm. Bo 9 października pokażemy, że rządzić można inaczej. 9 października pokażemy, że jutro bez obaw
to jutro standardów europejskich. Pokażemy, że jutro bez obaw to jutro bez dramatycznych, codziennych wyborów. Pokażemy, że jutro bez obaw to jutro dobrych decyzji, dobrych wyborów i dobrego zarządzania. Przyjaciele, przed nami ważne wybory. Przed nami wybory do Parlamentu Polskiego. Razem wy i wszyscy Polacy możemy zmienić Polskę. Tak jak kiedyś uwierzyliście, drodzy rodacy, lewicy, i mamy konstytucję, tak jak kiedyś uwierzyliście, jesteśmy w Unii Europejskiej, tak teraz zaufajcie, Europa będzie w każdym polskim domu. Szanowni Państwo, Grzegorz Napieralski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jutro bez obaw. Szanowni Państwo, dzisiaj nasze koleżanki i koledzy udowodnili nam, że Polska może być silniejsza. Że silny Sojusz Lewicy Demokratycznej potrafi zmieniać Polskę. Potrafi zaproponować konkretny program, którego nie mają inne partie. Sojusz Lewicy Demokratycznej już za 29 dni pokaże, że możemy wygrać. Możemy wygrać te wybory. Wygrajmy razem! Serdecznie dziękujemy wam za obecność, za wiarę, a przede wszystkim za ciężką pracę na wspólny sukces 9 października. I pamiętajcie, na sam koniec, ludzie SLD są na liście numer 3. Zapraszamy tutaj na scenę szefa Krajowego Sztabu Wyborczego Stanisława Wziątka. Zapraszamy. Panie premierze, kolego przewodniczący, drodzy przyjaciele. Konwencja wyborcza to święto formacji, to nasze święto. Zwłaszcza kiedy mówimy o naszych doświadczeniach, o naszych dokonaniach, o naszych sukcesach. Ale mówimy także o tym, co nas łączy w przyszłości działania. O tym, co nas łączy we wspólnym działaniu, w zjednoczonym działaniu dla przyszłości Polski i przyszłości Europy. I chcemy te nasze doświadczenia wykorzystać razem z marzeniami, razem z pragnieniami i programem. I dlatego przedstawiamy Państwu, przedstawiamy Polsce i Polakom, przedstawiamy deklarację, która jest manifestem europejskim. Pozwólcie Państwo, że to będzie podsumowanie naszych sukcesów, naszych pragnień i naszego perspektywicznego działania. Marzenia Polaków o życiu w otwartej, przyjaznej i życzliwej Europie bez granic mogły się spełnić dzięki wysiłkowi lewicowych rządów. Lata wytężonej pracy i trudnych negocjacji zaowocowały rozszerzeniem w 2004 roku Unii Europejskiej. W jednym wspólnym europejskim domu znalazła się także Polska. Wielkie poparcie społeczne dla idei europejskiej wyrażone w referendum było źródłem naszej dumy i satysfakcji. Pokojowy rozwój, respektowanie praw podstawowych człowieka, tolerancja, jedność w różnorodności były zawsze bliskie Polakom, a z dniem 1 maja 2004 roku stały się standardami, które winniśmy spełniać. Polska doświadcza dowodów solidarności unijnej. Wykorzystujemy fundusze europejskie, aby zmienić Polskę i podnieść poziom życia Polaków. Kolejna perspektywa finansowa, mimo światowego kryzysu gospodarczego, zapewni nam nowe możliwości. To od polskiego rządu,
Od nas wszystkich zależy, jak tę nową szansę wykorzystamy. Polska sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej. Wyrażaliśmy zadowolenie z tego powodu, ale po 2 miesiącach wyrażamy też obawy. Prezydencja stała się mało aktywna i nie promuje żadnych rozwiązań dzisiejszych nabrzmiałych problemów. Sojusz Lewicy Demokratycznej wraz z całą europejską lewicą chce umocnienia solidarności i pogłębienia integracji w ramach Unii Europejskiej. Chcemy Europy, w której rozwój gospodarczy służy człowiekowi. Dzielenie dobrobytu leży w interesie Europy i całego globu. Przeciwstawiamy się partykularnym interesom i ksenofobii. Popieramy rozwój oparty na wiedzy, właściwym wykorzystaniu zasobów przyrody i spójności społecznej. Drogą wyjścia z kryzysu nie muszą być wyrzeczenia obywateli i cięcia budżetowe. Popieramy inicjatywę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Europę musi być stać na wielkie, ponadnarodowe projekty inwestycyjne. Europa potrzebuje nowego impulsu rozwojowego, nowego, solidarnego myślenia i działania. Chcemy socjalnego wymiaru polityki europejskiej i poszanowania praw pracowniczych. Taką wizję Unii Europejskiej proponuje europejska lewica, a w Polsce Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjalna Polska, socjalna Europa, solidarna Europa to jutro bez obaw. Koleżanki i koledzy, drodzy przyjaciele, chciałbym zaprosić tu na scenę tych, którzy doprowadzili do tego, że jesteśmy we wspólnym europejskim domu. I zaprosić tych, którzy z tego domu umiejętnie korzystają. I zaprosić tych, którzy będą budować przyszłość Polski i przyszłość Polaków po to, aby rozwiązywać ich problemy i żeby wszystkim nam żyło się dostatniej. Zapraszam na scenę pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zapraszam pana premiera Leszka Millera, kolegę przewodniczącego Grzegorza Napieralskiego, przewodniczącego OPZZ Jana Guza, przewodniczącego Unii Pracy Marka Poniatowskiego, przewodniczącego Partii Zielonych Dariusza Szweda. Bardzo proszę, aby w imieniu europarlamentarzystów podpisał deklarację Wojciech Oleniczak i pani poseł Joanna Senyszyn. I bardzo proszę panią minister Danutę Waniek. Bardzo was proszę, kochani, złóżcie swoje podpisy, które przypieczętują nasze ideowe działanie we wspólnej europejskiej rodzinie. Poproś też i Tadeusza, i Bogusia. I Tadziu, prosimy ciebie. Słuchajcie, wszyscy, którzy dołożyli swoich rąk do tego dzieła, zapraszamy tutaj. Niech będzie piękne, rodzinne zdjęcie Zjednoczonej Lewicy, Zjednoczonego Sojuszu. Był taki film, wszyscy na scenę!